Kilka informacji o planowanych wydarzeniach w bloku ogłoszeń. W najbliższym czasie amfiteatr i Wąbrzeski Rynek znowu będą miejscami, w których zaczerpniemy kultury. Zapraszamy do wzięcia udziału w programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie deklaracji uczestnictwa w przedsięwzięciu wraz z klauzulą informacyjną do 7 sierpnia. Lokalny punkt informacyjny funduszy europejskich w Grudziądzu zaprasza do udziału w webinarium, na którym omówione zostaną możliwości dofinansowania dla firm. Spotkanie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały w następstwie COVID-19. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z możliwością uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 9 sierpnia o godzinie 18 w Parku Wąbrzeskiego Domu Kultury odbędzie się koncert Andrzeja Kubackiego. W związku z licznymi obostrzeniami związanymi z organizacją koncertów plenerowych, na teren imprezy wpuszczonych zostanie pierwszych 150 osób. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa znajdującymi się na stronie wdk.wabrzezno.pl lub profilu społecznościowym jednostki. Tradycyjnie już w sierpniu będzie miał miejsce plener malarski w Wąbrzeźnie. Pomimo walki z koronawirusem, organizator zdecydował się na Państwa prośbę kontynuować kilkuletnie spotkanie ze sztuką. W tym roku warsztaty trwać będą od 20 do 23 sierpnia. Osoby chętne do wzięcia udziału w plenerze proszone są o kontakt z Działem Animacji Kultury WDK. Koszt uczestnictwa w plenerze wynosi 20 zł od osoby. Każdy uczestnik musi we własnym zakresie nabyć niezbędne materiały plastyczne. Wojewódzki konkurs online Wschody i Zachody Słońca, Początek i Koniec skierowany jest do wszystkich amatorów fotografii. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia. Prace w formie JPG należy przesłać mailowo w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia. Ukazanie zapachu lata i pokazanie tematu w sposób oddziałujący na wyobraźnię odbiorcy. To główne cele konkursu pod tytułem Zdjęcie pachnące latem, którego organizatorem jest Wąbrzeski Dom Kultury. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać maksymalnie 2 zdjęcia i przesłać je do 28 sierpnia wraz z załącznikami na jeden ze wskazanych adresów mailowych. Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym online pod tytułem Legendy pędzlem malowane. Celem inicjatywy jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy oraz poznanie tradycji związanych z ziemią wąbrzeską. Wystarczy wykonać pracę plastyczną nawiązującą do jednej z legend ziemi wąbrzeskiej i jej zdjęcie przesłać mailowo do 18 września. Kolejne wyzwanie artystyczne proponowane przez Wąbrzeski Dom Kultury skierowane jest do wszystkich amatorów aktorstwa i literatury. Tym razem chodzi o konkurs Legendy Wąbrzeskie – Teatrzyk Domowy. Zadaniem uczestników jest stworzenie domowego teatrzyku dotyczącego jednej z wąbrzeskich legend i przedstawienie go w dowolnej formie. Materiał należy nagrać w domu i przesłać mailowo wraz z niezbędnymi załącznikami do 23 września. Wojewódzki konkurs piosenki osób niepełnosprawnych Wąbrzeski Mikrofon 2020 to muzyczna propozycja adresowana do osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli 12 lat. W tym roku ze względu na pandemię zorganizowana zostanie w formie online. Zadaniem uczestników jest nagranie wykonanej przez siebie piosenki. Pływalnia moich marzeń to tytuł konkursu plastycznego online, w którym udział mogą wziąć dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i średnich. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać pracę plastyczną nawiązującą do tematu i przesłać ją w formie papierowej na adres organizatora. Na portalu społecznościowym WDK publikowane są warsztaty tematyczne online dla dzieci i dorosłych.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nauczyć się nowych rzeczy lub poszerzyć posiadaną już wiedzę, zapraszamy do skorzystania z wirtualnych zajęć prezentowanych w 3 odcinkach. To wydarzenie, podobnie jak proponowane przez WDK konkursy, są dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. WDK zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie Wakacyjna Przygoda. Pracę należy przesłać na adres WDK, natomiast zdjęcie wykonanego rysunku wraz z załącznikami mailowo do 25 września. Miłośników pełnoletnich aut zapraszamy do udziału w wystawie zabytkowych pojazdów. W tym roku będzie ona miała formę wirtualną. W połowie sierpnia na profilu WDK znajdą Państwo informacje o przygotowanych motoryzacyjnych wyzwaniach. Dla wytrwałych czekają nagrody. Zachęcamy do korzystania z usług na plaży przygotowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury. W barze pod palmami możemy kupić frytki, zapiekanki, hot dogi czy napoje. Jest on czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 20 oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 10 do 21. Zapraszamy również do korzystania z oferty wypożyczalni sprzętu wodnego, w której znajdują się kajaki oraz rowery wodne. Funkcjonuje ona 7 dni w tygodniu od 11 do 18. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty kawiarni Styl Wąbrzeskiego Domu Kultury. Zapewniamy sprawdzone i tradycyjne polskie menu, klimatyzowaną salę oraz pokoje gościnne. Z myślą o najmłodszych przygotowaliśmy kącik zabaw. Przyjazna atmosfera, wieloletnie doświadczenie i atrakcyjne ceny to nasze atuty. Pomimo wielu obostrzeń zorganizujemy dla Was imprezę w starym, dobrym stylu. Odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania. A więc jeśli planujecie imprezę gastronomiczną, to koniecznie sprawdźcie ofertę kawiarni Styl w Wąbrzeźnie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 531 575 037. 7, 8 i 9 sierpnia tego roku w Parku Dworskim w Niedźwiedziu odbędą się zdjęcia do krótkometrażowego filmu fabularnego pod tytułem Wojna się skończyła. Do filmu potrzebni są młodzi chłopacy w wieku 18+, do roli statystów oraz chętne osoby do pomocy od strony produkcyjnej. Jeśli interesujecie się filmem albo zawsze chcieliście pojawić się przed kamerą, to wyślijcie maila na adres adrianna.szczeblewska97@gmail.com. W bloku ogłoszeń to już wszystko. Dokładne informacje na temat wydarzeń znajdują się na stronach internetowych organizatorów.